Witam was bardzo, bardzo serdecznie w trzecim meczu, trzecim odcinku serii Q La Decimie, Le Decimie ku 10 trofeum w Lidze Mistrzów. Robimy symulację, gramy Real Madrid. Zaczynamy. Bej. Arbeloa. Isco. Modric. Benzema, włożyłem, żeby Higuain nie grał, żeby sobie odpoczął. Isco. Ronaldo. Zagranie na drugą stronę do Sergio Ramosa. Sergio Ramos. Oh my, what the fuck the hell is that? Co to był za gol? Isco. Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos. Ramos to rzucenie do środka pola. Karim Benzema wybiega na czystą i z nożyc gol. Coż za piękna brameczka. Jeszcze raz oglądnijmy. Sergio Ramos. Rzutka. Karim Benzema przewrotka. A, rykosze. To nie taka ładna bramka. Ale fajnie. Bardzo fajny gol i już wygrywamy z jakimiś ciotami. To jest chyba... No tak, norweska drużyna, tego jestem pewien. Polskie drużyny, tu Legia jest z polskich drużyn, więc zawsze można pograć Legią później. Ale to już od was zależy. Czy będziecie chętni oglądać tą serię i przyszłą serię, która pojawi się jak skończę tą i pewnie zrobię sobie przerwę od PES-a. Aj, piękny Casillas. Przed chwilą grałem w FIFA. Nie, przed chwilą, tak, 3 godzinki. To teraz strasznie topornie mi się gra, ale powiem wam, nie jest najgorzej. Bale, aj. Przeciwnik przy piłce. Kiwał jednego. Benzema. Xabi Alonso. Benzema. Modric. Bale. Isco. Sergio Ramos. On czemu tam gra? To jest pytanie. Benzema. Ajajaj. Fajnie się tu klepie. To mnie się podoba. Duże rozgrywanie. Dużo takich technicznych rzeczy. Mało sprintu, ponieważ wszyscy zawodnicy są mniej więcej speedem równi. Więc to jest tyle. Ale tu teraz jest, liczy się waga w tym PES-ie. Oraz zwinność. Benzema. Ramos. Ramos. Isco. Isco. Ajajaj. Było blisko. Isco było blisko. Aj, Ronaldo, zepsułeś. Gregor. Obrońca przeciwnika wybija. Modric, pięknie. Luka Modric przy piłce. Modric. Spokojnie. Tu nie działa kontrola tempa jak w FIFA. Kompletnie inaczej. Triki też inaczej działają. Kiedyś mi... No, z dwa razy mi wyszedł trik. Ja to tak dziwnie w ogóle nie ogarniam. Tak, po prostu ta gra wygląda. Taka ciężka do ogarnięcia jest, ale jest przyjemna. Miła dla oka. Nie tak, jakby to powiedzieć, kolorowa jak... FIFA, taka cukierkowa. Zawodnicy się ruszają bardziej realistycznie. Benzema! Pięknie Benzema! I ruchy ich są takie naturalne. Takie... ruchome, o. Ronaldo! I to zajebiście wygląda... Bale! Ajaj. Ta zajebiście wyglądająca piłka. Już mówię to samo, więc zacznę komentować mecz, bo to robi się nudne, szenujące i bez sensu. Druga połowa mecz. Po tym meczu sprawdzimy tabelę, gdyż to jest koniec rundy. Rundy pierwszej, potem są rewanże. Potem faza pucharowa. Bale. Gareth Bale. Ale przeciwnik
bez problemu sobie poradził z tak słabym dribblingiem Garetha Bale'a. Daj Modric, Ramos, szybciej, szybciej! B. Czekam na wydanie PS Edita. Patch Edit, tam oni naprawiają, modują po prostu grę. Zrobią składy jakie należy. Benzema, ładnie. Te ruchy koszulek też są fajne. Gareth Bale! Wow! Ramos, ty! Dzieci! Ja! Snyk wind! Jak było blisko! Jak to Bale w poprzeczkę trafił? Widzieliście to? Jakie to było zajebiste! Modric! Bramkarz pięknie broni. Ciśniemy ich, ciśniemy ziomków. Pepe. Ej, Ronaldo czemuś nie wziął. Albiol. Już zawodnik Napoli. Trzech zawodników aktualnie gra w Napoli i Real Madryt. Gonzalo, Higuain, Jose Callejon oraz Raul Albiol. I grają w podstawowym składzie i spisują się bardzo dobrze. I to mnie cieszy, widać, że ci zawodnicy, którzy są wychowani w Realu, grają w Realu, są dobrzy. Patrząc na przykład taki Eto, Mata, to są znakomici zawodnicy, Borja Valero, wszystko wychowankowie. I oni się spisują dobrze w swoich klubach, aktualnie są na wysokim poziomie. Ale wiecie, jako klub, że Real, no, to będę rozkminiał, to FIFA będzie miał więcej meczów. Chciałem tylko tak wspomnieć. Ot. Bale, przejęcie. Gareth Bale. Bale! Benzema! Haj! Arbeloda. Źle. Arbeloda zrobił błąd. Dobra. Źleisko jest ustawione, nieważne. Pepe jest koksem w pesie. Kaka też. Ramos, ty kaleku, jak to grasz? To ta seria będzie trwała do miesiąca. Albo więcej. Na pewno jest długa i bardzo fajna. Na razie mało łapek, jak widzę, jest po jednej. To jest mało znana gra, mało lubiana, mało ludzi mnie ogląda tak naprawdę. Tych 150 widzów, ale to jest tylko ściema. Wow, było blisko, to jest tylko taka ściema. Więc tyle na dziś. Nie zapomnijcie zalajkować, skomentować, bo chciałbym ocenić waszą opinię na temat Pro Evolution, na temat mojej gry, tej gry, tej serii itp. itd. Zobaczmy naszą sytuację w grupie, jest genialna. Wyszliśmy z grupy. Na 100%. Więc na tym się żegnam. Mamy 9 punktów, 5 bramek do przodu. Więc w takim razie żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Rozpoczniemy drugą rundę. Bye bye.